ulica Ogrodowa od bodajże 2, może się mylę, 3 lat ma zmienioną organizację ruchu. Są tam, jest to ulica dwukierunkowa. Dojazd w ten sposób jest zapewniony do Śródmieścia i do Kościoła. A czy do władz miasta docierają te sygnały, że w tym momencie ta ulica jest problematyczna dla kierowców, że zdarzają się tam wypadki? To znaczy, wiem, że niedawno był incydent związany z złą jazdą przez kierowcę. Natomiast takich specjalnych incydentów nie wiemy, żeby były jakieś incydenty na tej ulicy Ogrodowej. A czy jest możliwa zmiana organizacji? Czy jest możliwe ponowne włączenie tylko i wyłącznie ruchu jednokierunkowego na tej ulicy? Ponieważ jednak zdarzają się tam takie sytuacje niebezpieczne. Kierowcy narzekają, że ta ulica jest za wąska. Ulica jest wąska, faktycznie. Niemniej jednak przy przestrzeganiu zasad organizacji ruchu, która tam istnieje, czyli ograniczenie prędkości do 30 km na godzinę, także zachowaniu stopu na przykład na skrzyżowaniu z ulicą Targową, myślę, że te trudności nie powinny być i uciążliwości po prostu tak postrzegane, tak jak pani redaktor tutaj mówi. Myślę, że należy tam po prostu zachować ostrożność. Każda organizacja ruchu jest możliwa do zmiany. No oczywiście, jeżeli są przesłanki ku temu, my się przyglądamy tej sytuacji. Wiem, w tej chwili, tak jak mówiłam, było to zdarzenie, ale wynikające po prostu z braku przestrzegania po prostu przepisów ruchu drogowego. Także teraz nie będziemy tej organizacji zmieniać. Jeżeli mówimy o niebezpieczeństwie na ulicy Ogrodowej, to rzeczywiście jest ona niebezpieczna, ale tylko w dniach targowych, a więc we wtorek i piątek. Bo tak naprawdę w zwykłe dni, kiedy nie ma tam targowiska, to ruch jest tam znikomy. I to właśnie w tych dniach staramy się, aby policjanci nasi patrolowali tą ulicę jak najdokładniej. Jednak mimo naszych usilnych starań zdarzają się tam wypadki. No właśnie, powiedzmy, jakie wypadki zdarzają się właśnie na tej drodze? Więc na ulicy Ogrodowej mieliśmy w tym roku 2 wypadki z udziałem pieszych. Sprawy w obecnej chwili się toczą, więc trudno tutaj mówić o winie. Natomiast w każdy wtorek i piątek staramy się tam wysyłać patrol do pomocy, ponieważ ruch ten jest bardzo wzmożony. Możemy powiedzieć, że jedną z przyczyn takiej sytuacji jest fakt, że jest tam ruch dwukierunkowy, a nie tak jak dawniej jednokierunkowy? Trudno mi odpowiedzieć na to pytanie, czy powodem jest rzeczywiście ruch dwukierunkowy, ponieważ myślę, że kierujący jeżdżący po tej ulicy, ona jest rzeczywiście dość wąska, natomiast na wąskiej ulicy kierujący jeżdżący w dwóch kierunkach ruchu muszą dostosowywać prędkość, więc ta prędkość jest dużo niższa niż było wcześniej, kiedy była to ulica jednokierunkowa. Pańskim zdaniem istnieją takie przesłanki do ponownego przywrócenia ruchu jedynie jednokierunkowego? Trudno po tych dwóch zdarzeniach stwierdzić, czy rzeczywiście ruch jednokierunkowy zapobiegłby zdarzeniom drogowym w tym miejscu. Sądzę, że trzeba byłoby się przyjrzeć tej sytuacji bardziej dokładniej i wskazać te przyczyny zagrożeń i wtedy ocenić, czy rzeczywiście zmiana organizacji ruchu w tym miejscu będzie słuszna.